Nowa metoda migrantów. Chcieli przekroczyć polską granicę na drabinie SG. Grupa cudzoziemców chciała przekroczyć granicę. Mieli ze sobą drabinę. Grupa nielegalnych migrantów chciała nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę w rejonie Czeremchy. Cudzoziemcy mieli ze sobą drabinę, którą prawdopodobnie planowali przerzucić przez koncertinę. Spłoszyli ich funkcjonariusze Straży Granicznej. Straż Graniczna poinformowała, że w środę 15 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Wśród nich było 7 obywateli Pakistanu, 5 obywateli Jemenu i 3 obywateli Gwinei. Wszyscy przylecieli z Rosji na Białoruś. Część z nich mieszkała nawet kilka miesięcy w Rosji, powiedziała porucznik Anna Michalska. Jak przekazała rzeczniczka, w rejonie Czeremchy funkcjonariusze SG zaobserwowali już w czwartek grupę nielegalnych imigrantów, która kilka razy podchodziła pod granicę z drabiną. Prawdopodobnie planowali przerzucić ją przez koncertinę, ale na widok naszych patroli wycofali się i w rezultacie nikt nie przekroczył granicy, przekazała rzeczniczka. Być może to kolejna prowokacja również na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze. Funkcjonariusze zauważyli w czwartek rano, że nie ma godła Białorusi na jednym ze słupów granicznych po białoruskiej stronie. Wcześniej porucznik Michalska informowała, że żołnierze białoruscy poodkręcali śruby z tabliczek mocujących godło Białorusi na słupach granicznych. Nie wiemy, czy to jest planowane działanie, czy kolejny etap scenariusza białoruskich służb, a może za chwilę nas oskarżą o to, zwłaszcza że już raz posądzali nas o zniszczenie znaków, więc być może to kolejna taka prowokacja, oceniła porucznik Michalska.